Ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wizytę tu właśnie w dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej, tu w Olsztynie. Za bezpieczeństwo na naszej granicy odpowiada przede wszystkim Straż Graniczna, koordynuje wszystkie te działania, ale jest wspierana przez żołnierzy Wojska Polskiego i przez funkcjonariuszy polskiej policji. Za część granicy polsko-białoruskiej, tą północną część, odpowiada właśnie dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej, a więc to stąd ta sprawa, która dotyczy udziału Wojska Polskiego, jest koordynowana w podporządkowaniu dowódcy 16 Dywizji. Służą także żołnierze z pozostałych Dywizji Wojska Polskiego, a więc z 12, z 11 Dywizji. Południowy odcinek jest wspierany przez żołnierzy z 18 Dywizji Zmechanizowanej, a więc żołnierze na co dzień realizują swoją trudną służbę i rzeczywiście, jak mówił pan prezydent, jest to służba wymagająca dużej odporności, a więc wysokich umiejętności, a żołnierze Wojska Polskiego odznaczają się właśnie takimi wysokimi umiejętnościami, są świetnie wyszkoleni, są profesjonalistami, dbają o bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy również na temat tego, w jaki sposób wesprzeć funkcjonariuszy i żołnierzy, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o warunki służby. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zbliża się zima, więc warunki będą trudniejsze. Tu staramy się o to, żeby, to jest moja odpowiedzialność jako ministra obrony narodowej, staramy się o to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki służby, bo chcę podkreślić, mówił o tym też pan prezydent Andrzej Duda, że nasi żołnierze, polscy żołnierze odznaczają się wysokim morale, no ale obowiązkiem państwa polskiego jest zadbanie o to, żeby warunki służby były możliwie godne. Dlatego, że jeszcze raz to podkreślam, służba jest bardzo wymagająca, jest bardzo trudna. Chciałbym też podkreślić, że sytuacja na granicy jest napięta. Mamy do czynienia wciąż z atakami o charakterze hybrydowym. One mają miejsce non-stop. Wykorzystywani są migranci przez reżim Łukaszenki do atakowania Polski. Atakowania Polski, a więc atakowania również Unii Europejskiej, bo wszyscy doskonale wiemy, że granica polska jest również granicą Unii Europejskiej. Jeszcze raz, panie prezydencie, dziękuję za obecność, dziękuję za wsparcie. Dziękuję panie ministrze, dziękuję panie prezydencie, dziękujemy państwu.